Thank you. To się może wydać zaskakujące, ale nie zawsze. To znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego i polscy podatnicy są y, przyzwyczajeni do tego, że fakturę z wykazanym podatkiem VAT należy posiadać, żeby odliczyć podatek naliczony wykazany na takiej fakturze. I rzeczywiście takie podejście generalnie potwierdza orzecznictwo polskich sądów i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli jednak wczytamy się szczegółowo w jeden z najnowszych wyroków Trybunału z listopada 2018 roku w sprawie Wadan, to okaże się, że Trybunał niejako przemyca w pewien sposób informacje do nas, że ta faktura nie w każdym przypadku, nie w każdym absolutnie w, przypadku, e, musi być konieczna. w tamtej sprawie, krótko mówiąc, e, podatnik e, VAT nie posiadał ewidencji, nie prowadził, e, nie wywiązywał się ze wszystkich obowiązków biurokratycznych, które na podatniku ciążą i Trybunał musiał rozstrzygnąć, czy taki podatnik, który nie posiada faktur, może odliczyć podatek naliczony na podstawie opinii biegłego, który ten podatnik, udało, którą to opinię udało się temu podatnikowi uzyskać i Trybunał powiedział, że taka opinia nie jest wystarczająca, natomiast, że jeżeli podatnik jest w stanie za pomocą innych jeszcze dokumentów wykazać wysokość podatku odliczonego, to wówczas te inne dowody mogą być wystarczające. Przynajmniej taka sugestia wynika z tego wyroku Trybunału. Czyli krótko mówiąc, fakturę należy posiadać i Spór z organem tutaj raczej może być um, nie do wygrania, natomiast z wyroków Trybunału Sprawiedliwości wynika, że w pewnych sytuacjach również na podstawie innych dokumentów możemy dowodzić swojego prawa do odliczenia.